Hej, cześć, witajcie kochani. Udało mi się prześledzić, w jaki sposób można własny instrument zrobić i zachować. Więc jak pamiętamy, tutaj Zinet Sub Effects się po prostu przeciąga, tutaj otwiera GUI naciskając na to. O, w ten sposób. I jak się pokaże GUI, to wtedy to wychodzi. I edit instrument. I edit to. I ewentualnie. Coś takiego. I jeżeli ten dźwięk, który nam tutaj wyszedł, podoba nam się, jakiś taki jest śmieszny, dziwny. To możemy sobie zachować ten instrument na przyszłość w ten sposób, że idziemy do instrument i save instrument i najlepiej przejść do tego katalogu Home Ubuntu Studio i po prostu jakąś nową nazwę napisać i XIZ i OK. I to nam się powinno pokazać w tym katalogu głównym. I to jest w zasadzie zwykły plik tekstowy. Ale wszystkie tutaj te parametry są zapisane i później ten Zinet Sub Effects potrafi sobie to przeczytać i te ustawienia odtworzyć. Także to jest chyba taki plik pisany na zasadzie XML, czyli Extensible Markup Language. No i tyle na dzisiaj. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.